tym roku przygotowałam taką serwetę na stół, perybory, no i dywan taki dwuosnowowy w kawałki tkany, też tak się liczy jako perebor trochę. Ja przygotowałam jedną tkaninę dwuosnowową, którą robiłam dla lokalnej grupy działania węgrowskiej. I a że nie miałam nic innego w tym roku, gdzie mogłabym zaprezentować, i więc postanowiłam tą tkaninę przysłać, z tym, że ta tkanina dosyć jest ciekawa, gdyż ona obrazuje zabytki, w ogóle działanie tej grupy na naszym terenie. Co roku trzeba co innego wymyślić i trzeba inny wzór, żeby powstał. Trzeba trochę ruszyć tak głową, bo to jest niestety, to nie jest robota jednym czołenkiem, tylko to jest robota deseczko przybierana i później przytykana jednym czołenkiem i znów trzeba przybierać. To każdą niteczkę trzeba liczyć niestety. Trudne są te prace w wykonaniu, czy to perebory, czy tkanina krosna? Zależy, jak ja już to robię, to dla mnie to nie ma nic trudnego, no ale trzeba się przysiąść. Czym dla Pani jest udział w tym konkursie? Udział w tym konkursie, tak jak wielu innych, jest po prostu promocją mojego tkactwa dwuosnowowego, bo muszę powiedzieć, że ciągle mówi się, słyszy się, nawet reklamuje, że tkactwo dwuosnowowe występuje tylko w północnej części Podlasia, wschodniej części Podlasia, a ja na pograniczu jestem Mazowsza i Podlasia, jestem tylko jedna, no tam jest tkaczy kilkanaście. A że ja jestem, ciężko jest mi po prostu jak gdyby przebić się przez tą barierę. I bardzo się cieszę, że mogę brać udział w takich konkursach, bo mówię, to jest tak, że dla wizytówką Węgrowa, bo kultywuję tkactwo dwuosnowowe po siostrze Dominicy Bujnowskiej, która tą technikę tkaniny dwuosnowowej do Węgrowa sprowadziła zaraz po wojnie, jak powstawała nasza węgrowska cetelia. A długo się Pani zajmuje tkaniem? Tkaniem dwuosnowowej zajmuję się pracując w cepeli od 1978 roku, z tym, że to były przerwy związane, a to rodzinne, a to wyjazdami, ale czynnie teraz od 2000 roku, także co rok powstają jakieś nowe tkaniny. No, trzykrotną byłam stypendystką Ministra Kultury, jeśli chodzi o tkaninę dwuosnowową. Powstał cykl tkanin Moja Mała Ojczyzna, jeszcze sceny biblijne Opisanie Świata. No mówię, tak jak dla mnie to jest, takie konkursy to jest coś wspaniałego, mówię, bo mogę po prostu się zapromować. Tak, ja robię to już od szkoły podstawowej, zajmuję się tkactwem. Najpierw robiłam takie rzeczy podstawowe, jak narzuty, chodniki, prześcieradła, a już jak wyszłam za mąż, zaczęłam inną pracę, bo tak, dzieci wychowywałam. Gospodarstwo prowadziłam też, już mniej czasu było na tkactwo, ale też prowadziłam krawiectwo, ale mnie dużo nie interesowało, bardziej mnie interesowało tkactwo i od roku 90 już należę do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, także zajmuję się przeważnie tkaniem pereborów. Jestem trzykrotną stypendystką, mam Oskara Kolberga, no i w tej chwili to mam uczennice też, którzy chętnie się uczą. No. Czy prace podczas tutaj widoczne na tym finale inspirują Panie? Bardzo. No inspirują dzisiaj w dobie przekazu, prawda, w dobie tych Facebooków, ewentualnie stron internetowych. Każda tkaczka ma możliwość wejścia w strony i można poobserwować. To nie teraz, ale dawniej to było zupełnie coś innego. Ja wiem, jak ja zaczynałam tkaninę dwuosnowową, w ogóle chodzi o moje raczkujące, prawda, czasy, to wtedy ja musiałam po prostu wziąć wszystko z głowy, ale to procentuje, to absolutnie, to po prostu teraz procentuje. Mało tego, ja po prostu się nitką bawię, dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. W tym roku też robiłam tkaninę dla fundacji. Węgrowski MacGyver. Tak, tak. Ja po prostu lubię wyzwania. Na przykład tą tkaninę, co zgłosiłam teraz, to też w ostatniej chwili, bo ona powstała w zasadzie w przeciągu tygodnia. Tak, mówię, ja się przędzą bawię, a dla mnie takie wyzwania to jest to coś. Mnie mobilizuje, no to jest zupełnie coś innego.
dwie laureatki, dwie stałe wywalczynie, dwie finalistki. Gratulujemy panią. Jeszcze dodam, że razem odbierałyśmy Oscara Kolberga w 2013 roku. Na to się boję.